Dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Jak to było? Boom headshot. Z koliozą, z boreliozą, Alzheimerem, na sercu szmerem. Moje plecy. Pelna, gdzie moje leki? Co ja mówiłem? Kim wy jesteście? Co to za kamera? Mówię, co czuję. Czuję, że wszystko mnie napierdala. Wiecie co? Ja już kurwa nic nie czuję. Wypaliłeś się. Czy to najgorsze, co może usłyszeć twórca? Nie, to najgorsze, co może poczuć. Wszystko, co go kiedyś określało, wszystko, czym się w życiu kierował, co napędzało jego pasję, czym kochał się dzielić, zniknęło, pozostawiając pustkę w sercu i skazę na duszy. To jak samochód bez paliwa, czy karabin bez amunicji. Bezsilność, zagubienie, zwyczajny strach, panika. Co teraz? Przebranżowić się, udawać, że to, co teraz robię, dalej mnie bawi? Hajs się przecież zgadza. Przejdź więc w zaparte, jeszcze bardziej pogłębiając dramatyzm sytuacji. Prędzej czy później się zorientują. Brak pomysłów, zmęczenie materiału, odtwórstwo. Panika. To jest prawdziwe wypalenie się zawodowe, jak i związane z tym reperkusje. Kiedy uświadomimy to sobie my, a nie wmówi nam to ktoś. Wypaliłeś się! To nie to, co kiedyś! Kiedyś to było! Z reguły podobne komentarze są zwyczajnym pokłosiem zmian, dostosowaniem się do nowych trendów, czy eksperymentowaniem z nową formą przekazu. Odkrywaniem siebie samego na nowo, czy szukaniem nowych inspiracji. Coś się kończy, coś się zaczyna. Nie każdy posiada coś, co określam mianem tak zwanego syndromu Madonny, czyli umiejętnością stałego wstrzeliwania się w aktualnie panującą modę. Bez utraty własnego ja, czy autorskiego stylu. Wymieniona piosenkarka zawsze potrafiła pod kątem muzycznego gatunku nagrywać coś, co aktualnie było na czasie, a dalej była to Madonna. Ja na przykład kocham starą Chylińską. Nowa do mnie kompletnie nie przemawia. Za duży kontrast, za szybka zmiana. Oficjalnie jednak przyznała, że przez wzgląd na sprawy prywatne, życie osobiste, nie jest już w niej tyle samo gniewu, co kiedyś. Odważna decyzja, którą szanuję i powód, który rozumiem. Oczywistym jest, że nie każdemu coś takiego przypadnie do gustu. Nie powstał w końcu taki ktoś, kto dogodziłby wszystkim. Nieważne jak zaczynasz, ważne właśnie jak kończysz. Dlatego tak cholernie ważna jest uczciwość nie tylko wobec widzów, lecz przede wszystkim wobec samego siebie. Będziesz szczery wobec siebie? Widzowie zrozumieją, że jesteś szczery wobec nich. Wiadomo, że zawsze pewien niedosyt pozostanie. Jednak najlepiej zakończyć coś w chwale, niż ciągnąć na siłę. To nie są łatwe decyzje, oczywistym jest, że wszystko ma swoje wady i zalety. Jednak wiecie, co często pozwala mi przetrwać trudne chwile? Umiejętność odnajdywania nawet w największej chujni pozytywów i skupianie się na nich. Mówi się pantarej, wszystko płynie, wszystko się zmienia. Nie martw się, kiedy jest źle, martw się, kiedy jest dobrze, bo zaraz się to może zmienić. Dura! Z takim podejściem właśnie przez przesadną asekurację będziemy albo stali w miejscu, albo nawet nigdy nie podejdziemy do realizacji własnych marzeń. Wiecie, jakie ja mam podejście? Jak jest dobrze, nie powinniśmy się martwić, że będzie gorzej, tylko powinniśmy robić absolutnie wszystko, żeby było jeszcze lepiej. W żadnym wypadku nie dajmy się zdeprymować. Jesteś na tyle interesujący, na ile głębokie są twoje zainteresowania. Bogusław Linda, odgrywając rolę Władysława Strzemińskiego w filmie Powidoki Andrzeja Wajdy z 2016 roku, powiedział genialną rzecz. Żeby zostać zapamiętanym twórcą, nie może być o tobie ani za cicho, ani za głośno. Wiadomym jest, że im jesteś wyżej, tym upadek będzie bardziej dotkliwy. Im jesteś popularniejszy, tym wymagania wobec ciebie są większe. Jesteś w centrum uwagi, na świeczniku. Ja na przykład nigdy nie miałem jakichś przesadnych aspiracji, by być numer jeden, największym czy najlepszym youtuberem. Mi zawsze wystarczała właśnie rola takiego supportu, którym w sumie gram w wielu grach. W myśl bycia gościem na jakimś streamie, czy osłaniając uczestników PZR zaporową farbą. Po dziś dzień niewymownie się cieszę móc dalej dzielić się z wami swoimi pasjami. Ja się wypalę w momencie, kiedy skończy się u mnie miłość do gier, bądź skończą mi się pomysły na realizację niektórych projektów. Gdy przestanę mówić z pasją, bądź wyraźnym emocjonalnym zaangażowaniem. Wiadomo, że nikt by tego nie chciał, ale póki ta miłość trwa, wszystko jest w porządku. Gdy coś takiego nadejdzie, a
trzeba być przygotowanym na taką ewentualność, dowiecie się o tym pierwsi. Pamiętam chwilę przed wyjściem na scenę podczas pewnego dużego eventu. Kolega stojący obok, widzący moje zdenerwowanie, zapytał, co się dzieje. Odparłem, że to dziwne, mimo wielu różnych moich wystąpień publicznych, czy kilkudziesięciu przeprowadzonych PZR-ów w życiu, dalej odczuwam tremę. Kolega spojrzał na mnie i powiedział, że to bardzo dobrze. Zapytałem się, dlaczego? Bo to znaczy, że ci dalej zależy. Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania. Często jestem pytany o dwie rzeczy. Jak długo będę nagrywał? Póki mi zdrowie pozwoli, bo uważam, że staruszek Rojo, w dalszym ciągu prujący do hord zombie z ciężkiego karabinu maszynowego, mógłby być czymś ciekawym. Ja ci dam, gówniarzu! Ja bym oglądał. Drugie pytanie to, co bym zrobił, gdyby YouTube upadł? Gdy nie miał planów awaryjnych, byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne wobec rodziny. Przez lata nawiązywania i pielęgnowania wielu kontaktów w branży, zatrudniłbym się w game devie, może jako dyrektor kreatywny, realizując swój pomysł na grę, która siedzi mi w głowie od wielu lat. Lub stworzył Royoland Paintball, własne pole strukturalnie łączące wiele map z najpopularniejszych gier, aranżacyjnie dostosowanych do odpowiedniego uniwersum. Nawet z pozoru najdziwniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym. Człowiek dorasta, człowiek się zmienia, człowiek się rozwija. Przestają go bawić pewne rzeczy, rajcować konkretny styl. Mi nigdy nie chodziło o hajs, nie jestem materialistą. Wszystko co zarobię odkładam na ważne sprawy, takie jak dom, mieszkanie, samochód czy remont. Mi do pełni szczęścia wystarcza zdrowa rodzina, dobry komp do grania i koniec. Jedyne co, i to faktycznie zabierało mi ochotę na robienie czegokolwiek, czy boleśnie demobilizowało, to ciachanie przez YouTube, jak i inne czynniki, docieralności moich filmów, o czym w sumie rozmawialiśmy przy okazji pilota serii Mówię co czuję. Bo nie ma nic gorszego, jak tworzysz coś, czym mega chcesz się podzielić, a tu klops. Roy test Fort MSI versus zombie. Dalej to we mnie siedzi. To, co w życiu jest ważne, to pasja, jakakolwiek by ona była. Kiedy jej brakuje, nawet nastolatka w głębi duszy pozostaje smętną staruszką. O szczęściu, jak go szukać oraz czym ono dokładnie dla nas jest, porozmawiamy sobie przy innej okazji. Od razu kojarzy mi się zapytanie o szczęście w filmie Sens życia według Monty Pythona z 1983 roku. Pytany więc, czym jest dla mnie szczęście, odpowiadam, iż jest ono możliwością zarabiania na pasji. Zamiana pasji w pracę, czy pracy w pasję, tego życzę absolutnie wszystkim, czy to bliskim, czy hejterom. Więc moi drodzy, wypalenie rodzi się w twórcy, a nie narzucone przez odbiorców. Zmiana, innowacje, rozwój to nie oznaki wypalenia się, a sposób, by od tego wypalenia właśnie uciec. Rozumiecie więc teraz potęgę mojej radości z tytułu popularności Mówię co czuję. Bo ja, mimo że mam co zostawić po sobie, czuję, że paradoksalnie to dopiero początek. Bo nie zrealizowałem jeszcze wielu projektów. Nie wyjąłem wszystkich asów z rękawa. Są odbiorcy, jest twórca, jest zabawa. Gdy sił, zdrowia, pasji, determinacji wystarcza, silna jest tarcza.